rozpoczynamy wszystkich o powstanie. Przed nami hymn Czech. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Czech Republic.
Nie,
Thank you.
wiedział, gdzie jest ustawiony. A jak to na blisko są tam przyjął.
Thank you.
Już jem!
Thank you.
Wyrusie! Wyrusie! Strona! Thank you.
dużo. Szanowni Państwo, zanim jeszcze oddam głos celem podziękowania panu zastępcy burmistrza miasta Nowarka, panu Sławomirowi Antoniewskiemu, pragnę podziękować na samym początku dwóm osobom, które naprawdę mocno zaangażowały się w sportowe przygotowanie tego turnieju. Na początku wielkie, ogromne brawa dla Piotra Reslika, który był ze mną od samego początku w kontakcie i to on czuwał nad stroną sportową tego wydarzenia. Również wielkie, ogromne brawa dla prezesa stowarzyszenia Czupol.pl Olga Gordycha, który to dwa lata temu mieliśmy przyjemność po raz pierwszy rozmawiać, a dzisiaj możemy się spotkać i wspólnie złożyć to wspaniałe wydarzenie. Teraz oddaję głos panu zastępcy burmistrza miasta Lubawka, panu Sławomirowi Antoniewskiemu, a później wręczymy wraz z panią dyrektor zespołu szkolno-przeszkolnego i panem wiceburmistrzem nagrody w postaci pucharów. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Ja za to, że wybraliście się przyjechać do Lubawki. Fantastyczna dyscyplina, którą mogliśmy na pierwszy raz, który działał w mecze. Wcześniej co będzie w internecie, nie do końca się orientowałem, ile to trzeba energii włożyć. Dopiero teraz oglądając wasze zmagania, widzę, że to naprawdę jest sport, który wymaga dużej siły, od przygotowania, a przede wszystkim też dużo takich kombinacji, dużo myślenia. Wbrew pozorom wydaje się, że bardzo proste, jednak te akcje przemyślane, one dopiero te przynoszą pomocy. Ale fantastyczna dyscyplina, dziękujemy raz. Że jeszcze raz przyjechaliście do Lubawki. Mam nadzieję, że podobało wam się. Tak. Dziękuję. Będziemy w takim razie kontynuować przygodę z futbolem. Dzięki panu rozpoczętym. Serdecznie dziękuję wygrane i też tym, którzy może nie wygrali, ale też zniszczyli. Także na pewno podobało nam się wszystkim was telefonować. Dziękuję. Dobrze.
Przesłanka przyjechała do nas aż z Podkarpacia, gratulujemy determinacji i tego, że jeszcze długa droga do domu przed nimi. Trzecie miejsce w kategorii juniorów wędruje do drugiego zespołu Różanki. Z tego miejsca dziękuję bardzo serdecznie również opiekunom, całej grupy pani trener za tą determinację w prowadzeniu właśnie tego zespołu. Drugie miejsce zdobywa drugi zespół SG Urbich. Szwarce Urbich. Prawie 500 km mieli do nas, żeby dojechać prosto z Waterfurtu. I Puchar Polski w kategorii junior zdobywa pierwszy zespół SG Urbich. Wielkie brawa! Robert Urbich, pierwszy raz. No więc teraz przychodzi czas na wisienkę na torcie, czyli na Puchar Polski Seniorów. Trzecie miejsce w rozrywkach Pucharu Polski 2022 zdobywa zespół SG Urbich. Drugie miejsce w Pucharze Polski zdobywa zespół Warsaw Hornets. Zobaczymy głowy. I zdobywcą czubkowego Pucharu Polski Lubawka 2022 jest czubkow Ursus Kuśnia Racimowska. Wielkie brawa! Dziękujemy. Bardzo serdecznie, szanowni Państwo, dobieg końca nasz czubkowy Puchar Polski. Poprosimy jeszcze wszystkich zawodników do wspólnej fotografii i na tym zakończymy ceremonię zamknięcia naszych zawodów. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie.